10. rocznica powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Akademia w Domu Wojska Polskiego, Warszawa, 18 listopada 2000 roku. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Boże Wszechmogący, daj nam siłę i moc wytrwania w walce o Polskę, której poświęcamy całe nasze życie. Niech z krwi niewinnie przelanej braci naszych, pomordowanych w lochach gestapo i czeki, niech z łez matek i sióstr naszych, wyrzuconych z odwiecznych swoich siedzib, niech z mogił żołnierzy polskich, poległych na polach całego świata, powstanie Wielka Polska. Mario, Królowo Korony Polskiej, Patronko Polskich Rycerzy, błogosław pracy naszej i orężowi naszemu. Spraw, o miłościwa Pani, by wkrótce u stóp Twoich na jasnej górze i w ostrej bramie załopotały polskie sztandary z orłem białym i Twoim wizerunkiem. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Po modlitwie. Jego Ekscelencjo, Szanowni Państwo, modlić się do Pana Boga można zawsze. Dlatego pomimo mojej dzisiejszej niedyspozycji głosowej pozwalam sobie za Konradem z wyzwolenia Stanisława Wyspiańskiego powtórzyć jego modlitwę do Pana Boga. O Boże, pokutę przebyłem i długie lata tłaczę. Dziś jestem we własnym domu i krzyż na progu znaczę. Krzyż znaczę Boży nie przeto, bym na się krzyż przyjmował, lecz byś mię, Boże, od męki krzyża zachował. Byś mię zachował od tego, coś za się za mnie przebył. Bym ja był z Twoich wiernych, a niewolnikiem nie był. Bym ja miał z Ciebie siłę, jak wierzę w Twoją wiarę. I żebym się doczekał, jak miecze ślesz i karę. Byś to, coś zapowiedział, dopełnił w moim życiu. By zeszło światło w mroku i trysnął strój w ukryciu. By trysło źródło świeże za Matką Mojżeszową i byś mi wskazał leże i dach nad moją głową. Byś zwiódł z wędrówki długiej mój naród do wszechmocy. Byś dał, co mają inni, gdy przyjdziesz jako dziecię tej nocy Bożego Narodzenia. Ta noc jest dla nas święta. Niech idą w zapomnienia niewoli gnuśne pęta,
daj nam poczucie siły i Polskę daj nam żywą, by słowa się spełniły nad ziemią tą szczęśliwą. Jest tyle sił w narodzie, jest tyle mnogo ludzi. Niechże w nie duch Twój wstąpi i śpiące. Niech pobudzi, niech się królestwo stanie, nie krzyża, lecz zbawienia. Oddaj nam, Jezu Panie, Twą Polskę objawienia. O Boże, wielki Boże, Ty nie znasz nas Polaków. Ty nie wiesz, czym być może straż polska u Twych znaków. Nie ścierpię już niedoli, ani niewolnej nędzy. Sam sięgnę lepszej doli i łeb przygniotę więzy. Zwyciężę na tej ziemi, z tej ziemi państwo wskrzeszę. Synami Twoimi błogosław, czyn i rzeczą. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pokój Wam. Dziękuję za zaproszenie miłe, które wobec mnie wystosowali przedstawiciele Związku Narodowych Sił Zbrojnych, który to związek działa już od lat 10. Mamy więc taką dzisiaj uroczystość. Dziesięciolecie, a jednocześnie dziękujemy Bogu Trójcy Świętej Jedynemu. Dziękujemy Jezusowi Chrystusowi, Królowi całego świata i Polski. Dziękujemy Matce Bożej, Królowej Polski za to, że nas tutaj gromadzi i że jesteśmy razem. Bogu dzięki w Warszawie wszyscy w jakim takim zdrowiu i możemy urodzić czystości takie odprawiać. Modlimy się za zmarłych naszych kolegów i koleżanki, pamiętając o tym, że miłosierdzie Boże jest na pewno im otwarte, ale nasze modlitwy są wyrazem naszej pamięci i naszej dobroci. Wobec tych, którzy odeszli, powinniśmy zawsze być pełni dobroci i dobrego uczucia. Przygotowując się do mszy świętej, a msza święta będzie o Matce Bożej Jasnogórskiej. Przeprośmy Boga za nasz grzech, abyśmy mogli godnie odprawić najświętszą ofiarę. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i mam bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych, i Was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie, do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami, ustępując i odpuściwszy nam, że doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy się, błogosławimy się, wielbimy się, wysławiamy się. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja, Panie Boże.
nad nami, albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym, chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, wydałeś narodowi polskiemu Najświętszej Maryi Pannie przedziwną pomoc i obronę, a jej święty obraz Jasnogórski stoił się zwykłą czcią wiernych. Praw łaskawie, abyśmy na ziemi zachowali walczyli w obronie wiary, a w niebie wysłuchali swoje zwycięstwo przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Jego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, ten wszystkich wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Przysłów. Pan mnie stworzył swe arcydzieło, przed swymi czynami od dawna, od wieków jestem stworzona, od początku nim ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał, ani źródła co wodą tryskają. I zanim góry stanęły, poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi. Gdy niebo umacniał, z nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy nim mistrzynią, rozkoszą jego dzień po dniu, cały czas igrając przed nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich. Więc teraz, synowie, słuchajcie mnie. Szczęśliwi, co dróg moich strzegą. Przyjmijcie naukę i stańcie się mądrzy. Pouczeń mych nie odrzucajcie. Błogosławiony ten, kto mnie słucha, kto co dzień u drzwi moich czeka, by czuwać u progu mej bramy, bo kto mnie znajdzie, ten znajdzie życie i uzyska łaskę u Pana. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Tyś wielką chlubą naszego narodu. Tyś wielką chlubą naszego godzien wielkiej chwały w mieście naszego Boga. Święta jego góra, wspaniałe wzniesienie, radością jest całej ziemi. W mieście Pana zastępów, w mieście naszego Boga, Bóg je umacnia na wieki. Naszego narodu. Rozważamy, Boże, Twoją łaskawość we wnętrzu Twojej świątyni. Jakim jest Twe Boże, tak i chwała Twoja sięga po krańce ziemi. Niech to król.
Pawła II, dziękując Bogu za jego posługę w Polsce i światu. Prośmy o siły i zdrowie dla duch pasterza kombatantów, biskupa Zbigniewa i czcigodnych kapelanów, koncelebransów tej mszy świętej. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za poległych, straconych, pomordowanych i zmarłych żołnierzy Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych, innych związków i Stowarzyszeń Narodowego Podziemia. Dla świętej pamięci członków pierwszego zarządu Marka, Henryka, Witolda, Ryszarda, Franciszka, Ludwika. O pokój wieczny dla wszystkich zmarłych członków naszego związku. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Dobry Jezu, wejrzyj na ojczyznę naszą, na ludzi biednych, pokrzywdzonych, opuszczonych i słabych. Nie daj nam co pojętnić na ich los. Zwróć serca rządzących w parlamencie i samorządach w stronę cennych wartości, sprawiedliwości, prawdy i służby polskiemu narodowi. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Z ufnością prosimy Cię, Panie, dla naszym młodym pokoleniem. Obroń przed demoralizacją, która zewsząd naciera. Z trudnego doświadczenia daj im wyjść zwycięsko. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Kochany Ojcze, prosimy o opiekę nad nami zgromadzonymi przy tym ołtarzu, nad naszymi rodzinami i przyjaciółmi. Twemu sercu serdecznie polecamy koleżanki i kolegów, członków naszego związku z różnych stron Polski i świata. Dziękujemy za wszystkie łaski i dobro, jakie otrzymaliśmy w tysiącletniej historii naszego narodu. Prosimy Cię o opiekę nad Polską na nowe 1000 lat. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Niestety obowiązki służbowe związane z wyjazdem zagranicznym
nie pozwolili panu marszałkowi być na dziesięcioleciu związku. Przekazuję od niego te serdeczne pozdrowienia. Pan marszałek polecił im przekazać i pokłonić się wszystkim żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych. Marszałek składa hołd tym wszystkim, których zawołaniem było Bóg, honor i ojczyzna, którzy oddawali swoje życie w walce z obydwoma okupantami, którzy ginęli w lochach Gestapo, w lochach NKWD i Becji, którzy byli przez lata hańbieni tu w Polsce Ludowej. Dzisiaj w prawie wolnej Rzeczypospolitej mogą śmiało patrzeć w oczy wszystkim i odbierać należne im honory. Wszystkim wam przekazuję, drodzy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, jeszcze raz serdeczne pozdrowienia i oddaję honory od marszałka Sejmu Rzeczypospolitej. Dziękuję za uwagę. Dziękuję serdecznie panu dyrektorowi Strzałkowskiemu i proszę o zabranie głosu przez jego ekscelencję księdza biskupa. Jestem również zaszczycony i szczęśliwy w zaproszeniu na wasze spotkanie, albowiem czuję się związany z Narodowymi Siłami Zbrojnymi od wielu, wielu lat. Dokładnie mówiąc od roku 1939, kiedy to jako maturzyści gimnazjum księży Marianów związani ze Stronnictwem Narodowym założyliśmy organizację, której celem było przygotowanie oporu wiernego, a później czynnego w walce z okupantem. Dobrze pamiętam tę chwilę i wiem, jaką tragedię przeżywaliśmy wszyscy młodzi, bo po prostu zabrano nam młodych. Ale czy byliśmy starsi, czy młodsi, zabrano nam to, co najcenniejsze, mianowicie wolność. I o tę wolność myśmy walczyli, o tę wolność ginęli nasi koledzy tutaj w zgrupowaniu Chrobry 2, gdzie ja byłem pomocnikiem kapelana. I tego kapelana ciężko rannego, popalanego, pokłażonego okropnie odnieśliśmy do szpitala, który nigdy nie wyszedł. To nie było dziesiątkowanie nas, to była hekatomba. To był gorszy holokaust niż ten, o którym się dzisiaj mówi. To nieco dziesiąty zginął. Moich kolegów zginął co drugi. I moi drodzy, tak jest i tu na sali z wami. I to pokazaliśmy jako naszą legitymację wobec Boga i to na pewno się liczy. Dziękuję wam, że nie zapominacie o mnie, mimo że jestem już stary, bo jak się było młodym, to się tam bardzo tego nie ceniło, ale na 4 lata to ceni wiele. I ta dziesięciolecie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, to ja ogarniam i uczuciem, i modlitwą, i równocześnie przypominam coś, cośmy przeżywali z panem Karolziewiczem tu obecnym, Gorzowie. Było to 3 lata temu. Pan Karolkiewicz miał w ręku piękny sztandar rycerski. Ja razem z nim podeszliśmy do papieża i musimy się wzajemnie wspierać, przede wszystkim modlitwą. No ja odprawiłem się świętą, bardzo szczęśliwie wybrali się to miejsce i tę salę, prawda, tutaj historyczną. Zupełnie inne układy tutaj były dawniej, no a ja odprawiłem się świętą i modlimy się razem. I o to bym bardzo was prosił. I moi kochani, i gratuluję wam, żeście zorganizowali to dziesięciolecie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. I proszę was, z
żebyście jedno mieli na uwadze, o, takich maluchów. Powiecie, że przesadzam. Nie, to są wasi wnukowie. I jeżeli do nich się zwrócicie sercem i miłością, to nasze spotkanie będzie miało przyszłość. Teraz niedawno rozmawiałem z prezesem Orlą, to nie Orle Targowskie, tylko nawiązanie do tamtych, ale to było stowarzyszenie przedwojenne. No, w moim wieku ludzie i powiedziałem im podobnie. Synowie wasi i wasi wnukowie powinni nie tylko przejąć od was, ale już współpracować z wami. Łatwo teraz to jest zorganizować. Można po prostu jakąś fundację utworzyć, czy też jakąś inną organizację charytatywną, ale jeżeli nie przekażemy naszych ideałów młodzieży, to rzeczywiście nasza praca wkrótce będzie bezcelowa. Więc moi drodzy, bardzo dziękuję za to, żeście mnie zaprosili. Dziękuję, że mogę przemawiać, że mogę się z wami pomodlić, bo jadę do sanatorium i myślę, że z tego sanatorium wyjdę zdrowszy, a nie chorszy, bo to różnie bywa w tych sanatoriach. Ale...